Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison, Twego Ciera Chrzciciela. Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dawać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Bogu Rodzico Dziewico, Matko Zmartwychwstałego Chrystusa, wraz z widzami telewizji Trwam oraz słuchaczami katolickich rozgłośni radiowych, w tej godzinie modlitwy apelowej przynosimy Tobie w darze naszą radość zmartwychwstania, która napełnia w tych dniach nasze polskie serca. Maryjo, Matko Wielkanocnej Radości. Ktoś wypowiedział taki komentarz po obejrzeniu pewnego filmu. Są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy żyją własnym życiem i ci, którzy oglądają ich w telewizji. Te słowa uświadomiły mi prawdziwy sens mojej wiary, którym jest nie życie z Bogiem, lecz życie życiem Boga. Jego się nie podziwia jak jakiś obraz, lecz Jego obraz maluje się w sobie, we własnym sercu pędzlem wiary i kolorami dobroci, miłości, cierpliwości, przebaczenia. Matko Zmartwychwstałego Pana, przez Twoją mękę i zmartwychwstanie Twój Syn Jezus przeszedł ze śmierci do życia. Przeszedł, by pokazać nam lepszy, piękniejszy świat i nauczyć nas w tym życiu zbliżać się do tego świata.
Tę prawdę podkreśla Ewangelia, w której pusty grób Jezusa staje się nie tylko symbolem, ale pieczęcią Boga potwierdzającą nasze zbawienie. Maryjo, życie nasze jest ciągłym przechodzeniem ze śmierci grzechu do życia łaski. Jest ciągłym wyrywaniem nas przez Chrystusa z mocy złego. Jest nieustannym zmartwychwstawaniem ze słabości, które odbierają nam duchowe życie i wpędzają w grób bez nadziei wypełnionej pustką. Matko zmartwychwstałego Pana, wszyscy zaczynamy umierać od chwili narodzin, ale po drodze zdarza się dużo zmartwychwstań. Nasze codzienne małe zmartwychwstania, to one, te zmartwychwstania, przypominają nam, że Pan Bóg jest z nami, mocniejszy niż grzech i śmierć. To one sprawiają, że chce nam się w naszym życiu zmagać o wiarę, że się nawracamy, że pragniemy czegoś więcej w naszej relacji z Panem Bogiem. Nie można być chrześcijaninem trochę czy do pewnego stopnia, bo albo Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia Wielkanocy, albo nie. A jeśli rzeczywiście powstał z martwych, jeśli naprawdę umarł, by nas zbawić, to jest to tak niesamowite, że musi przeniknąć całe nasze życie. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa nie może się w nas zatrzymać na poziomie wyimaginowanym. Musimy tym żyć, to musi żyć w nas, aby stać się świadkiem zmartwychwstania, a zatem świadkiem samego Chrystusa. Świadkiem jest ten, kto przeżył i doświadczył danej sytuacji. Widział dane zdarzenie tak, jak przeżyłaś je Ty, Matko, po bolesnym doświadczeniu Golgoty. I to właśnie Ty, Maryjo, uświadamiasz nam, że prawdą o zmartwychwstaniu mamy dzielić się z innymi. To jest nasza misja dzisiaj. Oddalić się od pustego grobu i powiedzieć światu, że jest nadzieja. Nadzieja, którą mamy w sobie, tak jak Ty trzymałaś ją mocno w Twoim matczynym sercu. Swoim zmartwychwstaniem Pan Jezus zaprasza każdego z nas do czegoś wspaniałego, do nowego życia, nie tylko po śmierci, lecz już teraz. Zaprasza nas, abyśmy nie tylko patrzyli na Jego życie, lecz abyśmy żyli Jego życiem, życiem zmartwychwstałego, byśmy zrozumieli, że nic tak nie ożywia, jak zmartwychwstanie. Jezus czeka na nasze serce i miłość, które sprawią, że zmartwychwstanie stanie się czymś żywym i prawdziwym w nas. Maryjo, Matko Wielkanocnej Radości, prosimy Cię, otwórz nasze serca na nadzieję płynącą ze zmartwychwstania Jezusa, która potrafi rozproszyć najciemniejszy mrok zwątpienia i rozpaczy. Prosimy Cię o to zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach pandemii. Czuwaj nad całym Kościołem, nad papieżem Franciszkiem, papieżem Benedyktem XVI w dniu urodzin. Polecamy Episkopat Polski na czele z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Błogosław naszym rodzinom, a cierpiącym wlej nadzieję serca. Prosimy w intencjach wpisanych do Księgi Apelowej za naszych dobrodziejów i wszystkich, którzy wspierają to święte miejsce, dom naszej Matki. Maryjo, uzdrowienie chorych. Polecamy Tobie ludzi samotnych i cierpiących, chorych. Stanisławę, Marka, Marię, Stelmasiak i jej rodzinę, Barbarę i Tadeusza, Pawła Ochockiego, Michała, Antoniego Nykla. Prosimy o uzdrowienie z choroby nowotworowej Marka, o zdrowie dla Małgosi i jej córeczki Amelki, o zdrowie Janiny i Stanisława Łuszczek, Mariusza i Katarzyny Janiny, Mirosławy, siostry Marty,
o zdrowie dla Elżbiety i Macieja Zając, Agnieszki i Piotra i ich dzieci Olę i Helenki. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, którzy teraz modlą się z nami w czasie tej modlitwy apelowej, jak każdego dnia 16 miesiąca, pielgrzymów z Wadowic z księdzem Infuatem Jakubem. Prosimy w intencji wspólnot odnowy w Duchu Świętym z archidiecezji częstochowskiej, które dzisiaj podejmą czuwanie modlitewne. Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkich zmarłych na koronawirusa, zmarłego Lecha Świącika. Tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego, zmartwychwstania Pana Jezusa, polecajmy nasze intencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, uzdrowienie chorych, śpiewem suplikacji módlmy się o stanie pandemii koronawirusa za ludzi chorych oraz za personel medyczny. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O udzielenie Bożego błogosławieństwa prosimy generała zakonu Paulinów, ojca Arnolda Hrabkowskiego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wesel się, Królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali.